to styczeń jest najodpowiedniejszym miesiącem, aby pomalować swoje drzewka na biało. Bielenie drzew wapnem to stara sadownicza szkoła, która mówi, aby zabieg ten wykonać, co zapobiegnie mrozowym uszkodzeniom kory oraz opóźni wegetację roślin wczesną wiosną. Ma to na celu ochronę drzew przed zbytnim nagrzewaniem się promieniami słonecznymi w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Polega na pokrywaniu pni grubych konarów farbą wapnową. Jednak z pewnością niewielu z Was wiedziało, że takie białe drzewa są niewidoczne dla szkodników, które je atakują w tym okresie, kiedy przypada okres ich namnażania. Biały kolor sprawi też, że owady będą bardziej widoczne dla zwierząt polujących na nie. Warto też wspomnieć, że biały kolor przyciąga biedronki do ogrodu. Choć informacje na ten temat są sprzeczne, to warto uwzględnić naturę wapna. Skład gotowego środka do wapnowania to zwykle wodorotlenek wapnia CaOH2, przy czym skład chemiczny to minimum 90% CaO, czyli tlenku wapnia, około 2% MgO, czyli tlenku magnezu, około 4% CO 2, czyli dwutlenku węgla, około 2% SO3, czyli tlenku siarki, natomiast maksymalna ilość zawartości wody to 2%. Pod pojęciem wapno gaszone kryje się wodorotlenek wapnia, CaOH2. Podobnie jak pozostałe związki z grupy wodorotlenków, ma ono w swoim składzie kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Mimo że producenci piszą, że jest to środek naturalny, bezpieczny dla roślin, to należy zachować ostrożność. W rzeczywistości wodorotlenek wapnia to żrący, niepalny, biały proszek o krystalicznej strukturze. Słabo rozpuszcza się w wodzie, lecz jednocześnie jest hygroskopijny, czyli chłonie wodę z otoczenia. Wapno gaszone jako wodorotlenek ulega dysocjacji jonowej, wchodzi np. w reakcję z kwasami i wywołuje korozję metali. Jak każda silna zasada, wapno lasowe działa drażniąco na ludzki organizm. Wdychanie oparów tego związku powoduje trudności z oddychaniem. CaOH2 niszczy skórę i narząd wzroku. Wapno gaszone również posiada działanie drażniące. Stosując wodorotlenek wapnia należy więc minimalizować ryzyko bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą czy oczami. Wdychanie pyłu wodorotlenku wapnia może spowodować silne podrażnienie dróg oddechowych, objawiające się kaszlem i trudnościami z oddychaniem. Więc tak, wapno gaszone wpływa również na szkodniki. Wodorotlenek wapnia ma właściwości dezynfekujące, właściwości antybakteryjne odkażające i odkwaszające wapna gaszonego, jak i palonego są również wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków i w stacjach uzdatniania wód. Wodorotlenek wapnia świetnie neutralizuje osady chemiczne i biologiczne pochodzące ze ścieków. Wapno gaszone w postaci mleka wapiennego przydaje się również w cukrownictwie. Przemysłownicy dodają wodorotlenek wapnia do soku buraczanego, by pozbyć się zanieczyszczeń oraz bakterii. Już od setek lat wapno gaszone znajduje różne zastosowanie w gospodarstwach domowych. Dawniej surowiec ten służył głównie do bielenia sufitów oraz ścian w domach, ziemiankach, piwnicach i budynkach gospodarczych, np. obory i stajnie. Wapno sprawiało, że drewniane elementy konstrukcyjne dłużej opierały się insektom i pleśni. Jasny kolor wapienny rozświetlał też wnętrza i sprawiał, że wyglądały one schludnie. Stosowane jest ono w rolnictwie nie tylko jako preparat ochronny zabezpieczający owoce drzewka przed atakami szkodników, a także jako środek odkwaszający glebę oraz dodatek do nawozów. Wszystko zależy oczywiście od prawidłowego stopnia rozcieńczenia i dawkowania. W przypadku szkodników liści, takich jak brzyce czy przędziorki, wapno nie jest zbyt skutecznym środkiem zwalczania. Te robaki nie są wrażliwe na zmiany pH i nie są bezpośrednio narażone na działanie wapna. Wapno może mieć pewne działanie odstraszające, ale nie jest to wystarczające, aby skutecznie zwalczyć szkodniki liści. Ciekawostką jest fakt, że kanadyjscy producenci ogórków szklarniowych, którzy uprawiają je w nasadzeniach następujących niemal bezpośrednio po sobie, praktykują dość radykalny sposób zapobiegania szkodnikom. Przed położeniem folii czy agrowłókniny, używanej do ściółkowania podłoża na glebę, rozsypują stosunkowo grubą warstwę wapna rolniczego bez mieszania z glebą. Obecnie, gdy na rynku nie ma zarejestrowanego środka do dezynfekcji gleby dostępnego dla przeciętnego ogrodnika, wapno azotowe jest jedynym częściowym substytutem na rynku. Wapno azotowe jest przeznaczone do podstawowego nawożenia przed siewem lub sadzeniem i ze względu na toksyczne półprodukty podczas rozkładu musi być wprowadzone do gleby co najmniej 14 dni wcześniej. Jego przemiana w glebie uwalnia aktywne wapno oprócz azotu amonowego, który jest natychmiast pobierany przez rośliny. Wapno azotowe znacznie ogranicza atak roślin przez zarodniki grzybów chorobotwórczych występujących w glebie. Wysokowydajne wapno azotowe zabija jaja i młode ślimaki niezależnie od temperatury i wilgoci. Występowanie drutowców jest również w znacznym stopniu ograniczone. W ciągu zimowego słonecznego dnia, styczeń-luty, kora drzew mocno się nagrzewa, natomiast nocą temperatura spada. W wyniku nagłych zmian temperatury może dochodzić do pękania kory i powstawania ran zgorzelinowych, czyli pionowych pęknięć na pniu. Te ostatnie zazwyczaj powstają po okresach nagłego ocieplenia, kiedy zewnętrzne warstwy kory i drewna stają się bardziej elastyczne, a następnie ulegają zamarznięciu. Uszkodzenia tkanek wewnętrznych objawiają się brązowieniem komórek, a szczególnie widoczne są na przekroju młodych przyrostów jednorocznych, które późno zakończyły swój wzrost. Ocieplenie w ciągu dnia i mróz w czasie nocy mogą doprowadzić do uszkodzeń mrozowych. Wiosną, aż do maja, pobielone pnie wolniej się nagrzewają, co wpływa na opóźnienie wegetacji i zabezpiecza rośliny przed przymrozkami. Wiosenne przymrozki mogą uszkodzić kwiaty i zawiązki owoców, a pobielone drzewa później rozpoczynają wegetację. Ponieważ zimy są z roku na rok coraz łagodniejsze, co sprawia, że drzewa zbyt szybko zaczynają wegetację, po czym może nastąpić przymrozek i zniszczyć zawiązki, to zabieg ten może być dosyć istotny. Dlaczego kolor biały jest tak często używany w ogrodnictwie? Zobacz ten prosty test absorpcji promieni słonecznych przez różne kolory. Bielenie drzew wykonuje się, kiedy dni stają się coraz dłuższe i bardziej słoneczne, a słońce zaczyna silniej operować i może nadmiernie nagrzewać korę. Czas ten przypada na połowę grudnia do końca stycznia. Bielenie drzew powinno być wykonywane w czasie bezdeszczowego, pochmurnego dnia, kiedy temperatura powietrza wynosi powyżej 5 stopni. Tylko przy takich warunkach bielenie spełni swoją funkcję. Zabieg trzeba powtarzać do marca, jeśli deszcz zmyje farbę z drzew. Drzewa najbardziej nagrzewają się od strony południowej i południowo-zachodniej. Białą farbą powinny być pokryte przede wszystkim podstawy pni, które są położone najniżej i najszybciej ruszają w nich procesy wegetacyjne. Najlepiej jednak pobielić całe pnie oraz nasady konarów, a także całe konary, jeśli drzewo rozwidla się od dołu. Drzewa owocowe bieli się tak zwanym mlekiem wapiennym. Nazwa ta wywodzi się z powstałej konsystencji przypominającej mleko. Jest to roztwór wody i wapna. Najlepsze jest wapno palone, ale może być także gaszone, które miesza się w proporcji 5:1. Możemy więc samodzielnie przygotować wapienną miksturę do bielenia. Rozpuszczamy je w wodzie, np. w ilości 2 kg na 10 litrów wody. Jeśli planujemy malować drzewa pędzlem, mieszanka powinna być nieco gęstsza. Jeśli chcemy wykonać oprysk, mleko wapienne musi być bardziej płynne. Zawiesinę warto wzbogacić składnikiem poprawiającym przyczepność, aby spowolnić zmywanie wapna przez deszcz. W tym celu do mleka wapiennego dodaje się 10% farby emulsyjnej. Sprawdzi się także mąka ziemniaczana, ale gotowe wapno do bielenia drzew często ma już w swoim składzie środki zwiększające przyczepność. Bielić można także krzewy owocowe, jak agres czy porzeczka. I pamiętaj, aby używać odzieży ochronnej. Jeśli ten film wydał Ci się przydatny, zasubskrybuj mój kanał.